Wierzchlas, dwie miejscowości na litery W, jak wolność, jak choćby tutaj stojący przed Państwem w miarę dzielnie Wolniak. Aniołowie nad ziemią wieluńską roztoczyli straże. Z przyleśliną wierzchlaską zjechał tu z grodu anioła Ślęzaka, krajan nad krajami zakochany w Bogu, chlebie i miodzie, miłośnik z Bożych darów, zwany dobrym na wszystkie rany, rannym ptaszkiem wśród niebieskich ptaków. Wybrzmijcie dumnie z ojczystych pól i placów, przyfruncie do tej świątyni sztuki, niczym synagorlice. Pozostańcie przy życiu, zajrzyjcie do wieczności przez dziurkę od klucza wielinowego. Dla zażartowania duchem syp wiszących nieopodal króla ducha i naczelnika z przepędu za dwóch bolszewików. Cytry niczym podpalone pod płomyki karmicielki ducha świętej Cecylii. Na przepustce rzymskich katakumb do karkołomnych zawirowań Starego Miasta za Kortegardą przy pomniku Chrobrego. Co na to wszystko? Powiedziałby Krasnal, życzliwek, osiadły przy fontannie profesora Alojzego Gryta. Ludzie, pędźcie na urodziny sumień, duchowiny ducha. To jest powitanie dla Państwa, również dla klubu, z którym nie będę tutaj dłużej ukrywał, jestem zaprzyjaźniony dość mocno i myślę, że na trwałe. To tyle słowem wstępnym, a teraz mój ratownik, profesor Zbigniew Makarewicz, przeczyta wiersz też poświęcony dyrektorstwu tego klubu. Za Ryszardem Sławczyńskim śladami polskości kresowej. Duchy, skrzydło rżące, posiejami Europ przykolebliwy komisarski krok spirytusowa siarkosiara. Polskie duchy marzą o zdobyciu zimowirem podwójnego K z przybitą piątką do zmrożonych bram na powrót z Sybiru powtórzonym kaluszem z husarską chwałą. Przynajmniej trójkami polecimy, zgodnie z rzymską zasadą omnia trindum perfectum, czyli zawsze doskonała potrójność. Za Ryszardem Sławczyńskim śladami polskości kresowej. Stacja w Pięknieniach dostarcza chleb i wodę pustelnikom poszczącym w intencji opięknienia całej kuli. Sybirzą sople lodu, z powiek w drodze na Sybir i z powrotem. Trudno natrafić na piękno jakość samą w sobie. Wrzutka Sybiru, piekła na zimno,
do piekielności ogniwnej uczyni cały kontynent stanem ulotności. Rozjaśnino Matki Boskiej Częstochowskiej naszą ocaloną niepodległością na stopniach dziękczynnych marszałkuje buławą modlitwy Józef Piłsudski. Z generalicją składa hołd za ocalenie Polski i Europy od zarazy bolszewickiej. Dziadku, zadumany z Madonną Jasnogórską o Bożej opatrzności, o odebraniu szablą zagrabionego, z mieciomarszami zgarbionych grobów, prezentacja białej broni, salwa honorowa.